Siemanko, ja nazywam się Karol Stefański, a to jest Kółko Projektowe. W poprzednim filmie rozmawialiśmy sobie o tym, jak to jest z kodowaniem przy projektowaniu interfejsów. Jeśli nie widzieliście tego materiału, to zapraszam serdecznie na kanał. No i przy okazji warto kliknąć w subskrypcję. Tamten rant mógłbym ciągnąć jeszcze przez przynajmniej parę minut, bo na pewno nie skończyłem tematu, ale nie ma co się rozwodzić dużo dłużej, trzeba przystąpić do działania. I to jest teraz najważniejsze. Dlatego dzisiaj konkretnie co gdzie i jak, w kontekście wstępu do kodowania internetów. Jeśli chodzi o aplikacje natywne, no to tutaj nie będziemy się teraz nad tym rozwodzić ani w to zagłębiać. Zatem mamy HTML, który odpowiada za strukturę oraz treści tego, co znajduje się na danej stronie. Mamy CSS, który odpowiada za wygląd oraz pewne interakcje. E, oraz mamy JavaScript, który odpowiadać może za dosłownie wszystko. I którego ja osobiście nie znam. Nie mówię tego po to, żeby się tym pochwalić, bo nie ma czym absolutnie i chcę ten brak wiedzy kiedyś jeszcze nadrobić. Natomiast zaznaczam tutaj, że skupimy się na tych dwóch podstawowych fundamentach. Będą one zupełnie wystarczające. Oczywiście, jeśli chodzi o ten JS, lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Może to być kolejny krok w Waszym rozwoju, jeśli spodoba się Wam w ogóle kodowanie. No, mnie to na razie nie pochłonęło na tyle, żebym poświęcił na to odpowiednio dużo czasu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie będę Wam tutaj dzisiaj tłumaczyć dokładnie, jak to działa. Jak działa HTML i jak działa CSS. Są ludzie, którzy zrobią to dużo lepiej ode mnie. Poza tym takich materiałów powstało już. Pierdyliard. Natomiast chcę wam powiedzieć, co i jak możecie zrobić, żeby stać się bardziej kompetentnymi projektantami. No i jak przede wszystkim poprawić swoje zdolności komunikacyjne z deweloperami, ponieważ jest to mega mega istotne, jeśli pracujecie razem z takimi osobami w zespole. Obecnie rzadko kiedy zdarza się, żeby ktoś tam sobie zrobił design swoim własnym sumptem i dawał go. Do deweloperów później dalej. Oczywiście takie sytuacje mają miejsce, niemniej wciąż uważam, że nawet jeśli taki scenariusz występuje i nie działacie razem jako jeden zespół deweloperski, wciąż lepiej będzie, jeśli będziecie wiedzieli, jak później powstają te struktury. Nawet jeśli nie będziecie się zajmowali już później badaniem tego wdrożenia i sprawdzaniem, czy wszystko jest tak, jak powinno być, wciąż wasze skile projektowe będą o wiele lepsze, jeśli będziecie ogarniać. Te podstawy kodu. Krok numer jeden to Code Academy. Prawdopodobnie mogliście się już z tym serwisem gdzieś tam kiedyś spotkać. Jest to bardzo fajne miejsce, ponieważ cała nauka przebiega tak naprawdę w edytorze. Wszystkie lekcje, które tam robicie, robicie jednocześnie kodując. Mamy tam kurs HTML, mamy tam kurs CSS i właśnie w takiej kolejności należy podchodzić do nauki. Najpierw HTML, później CSS. W odwrotnej kolejności nie ma to za bardzo sensu, ponieważ najpierw powinniśmy postawić strukturę, a później dopiero pomalować tę strukturę tak, jak chcemy. Są to kursy darmowe, są to też kursy dosyć ograniczone, ale bardzo dobrze wprowadzające właśnie w te podstawy i dające mniej więcej pojęcie o tym, jak to wszystko działa. I później możemy zdecydowanie nabudowywać pozostałą wiedzę na to, co właśnie Code Academy nam da. Ja byłem bardzo zadowolony ze zrobienia tych kursów i wam też polecam. No właśnie, są to kursy, które są też w języku angielskim, też przede wszystkim tylko w języku angielskim. Jeśli jest to dla was barierą, no to w tym momencie chciałbym powiedzieć, że musicie wyłączyć ten film. Albo obejrzyjcie do końca potem... <noise> a potem pobiegnijcie, zapisać się na lekcję języka angielskiego. Nie ma obecnie możliwości, żeby pracować w IT nie znając języka angielskiego. Bo nawet jeśli nie wykorzystujecie go w pracy, to będziecie potrzebowali wykorzystywać język angielski do tego, żeby się cały czas rozwijać, i żeby w ogóle skumać, co się dzieje na rynku. Yy, nie wiem, czy jeszcze można w ogóle dostać robotę bez znajomości angielskiego, myślę, że pewnie jakoś można. Ale zakładam też, że nie chcecie pracować w firmie, która tej znajomości nie wymaga. Prawdopodobnie będzie to Januszek z Pol. Także angielski nie może być dla Was przeszkodą. Codecademy ma też taką wersję mobilną, nazywa się Codecademy Go. Także jeśli jeździcie gdzieś tam sobie tramwajami, autobusami, albo mieszkacie w Warszawie i macie przywilej poruszania się metrem, zamiast scrollować Instagrama, możecie sobie robić tam jakieś takie krótkie quizy, po to, żeby sobie utrwalać tę wiedzę gdzieś tam na bieżąco. W początkowym etapie to może być bardzo pomocne. Jest to tam w jakiejś wersji darmowej, są też tam chyba jakieś plany premium, z tego co pamiętam, aczkolwiek to już musicie sprawdzić sobie sami. Jest też alternatywna. Która nazywa się Mimo. Też bardzo fajnie oceniana aplikacja, jeśli chodzi o lekcje mobilne z zakresu developmentu. Dobra, wracamy do komputera, bo jednak to jest najważniejsze narzędzie. Jeśli chodzi o kodowanie i w ogóle pracę, umówmy się. I następnym krokiem albo alternatywą będzie Free Code Camp. To jest źródło całkowicie darmowe. Fajnie byłoby to potraktować jako kolejny krok, a nie właśnie alternatywę. Mimo tego, że te treści z początkowych lekcji mogą się gdzieś tam powtarzać, to wciąż uważam, że nauka nowych rzeczy na samym początku to jest przede wszystkim przemielenie tego samego parę razy. I to powtarzanie jest tak naprawdę w waszym najlepszym interesie. Dzięki temu będziecie mogli zapamiętać po prostu więcej. Free Code Camp może nie jest tak super atrakcyjne wizualnie, może nie działa aż tak fantastycznie jak Codecademy, ale jest całkowicie darmowe i przede wszystkim jest tam cała kupa godzin nauki, które możecie poświęcić na to, żeby się rozwijać. Oczywiście nie jest wymagane absolutnie od was no Przede wszystkim nic, ale jeśli chodzi o ten serwis, nie jest wymagane od Was robienie wszystkiego po kolei. Wszystko jest bardzo ładnie pocięte, pochlastane, tak że możecie sobie w miarę spokojnie przeskakiwać pomiędzy tymi rzeczami. Na początku, oczywiście, sugeruję iść zgodnie z tą ścieżką, która jest tam zaproponowana. Później, jak już będziecie zgłębiać te tajniki coraz bardziej, to będziecie wiedzieli, co Was bardziej bądź mniej interesuje. Jeśli mniej Was jara, jara robienie formularzy, no to po prostu te formularze gdzieś tam możecie zacząć pomijać, aczkolwiek jeśli chodzi o UX, no to to też jest bardzo istotna część i znajomość zasady działania formularzy w przeglądarce też jest całkiem, całkiem dobrą, no dobrą wiedzą po prostu, z tego względu, że projektując je później będziecie mogli się prawdopodobnie też odnieść do tego, jak one w ogóle działają. Żaden przykład mi niestety nie przychodzi teraz do głowy, ale na pewno będzie gdzieś tam taka sytuacja. A jak nie będzie, to wciąż lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Z tego względu, że jesteśmy projektantami, przede wszystkim zajmujemy się układaniem elementów na ekranie. No oczywiście mówię tutaj o projektowaniu interfejsu. I dlatego zrozumienie tego, jak kod pozwala nam pozycjonować te elementy na ekranie, jak pozwala nam rysować te piksele w zasadzie przeglądarce, rysować te piksele na ekranie. To jest podstawowa wiedza w tym momencie, także zrozumienie działania atrybutu position to jest bardzo ważna rzecz i w momencie, kiedy już ogarniecie, czym się różni Pozycja relatywna, od pozycji absolutnej, od pozycji zafiksowanej i pozycji przylepionej, itd. i tak dalej. Są moje tłumaczenia, oczywiście, które wymyślam teraz ad hoc. Ale jak będziecie się tego uczyć, to zrozumiecie o czym, o czym mówię. No to na pewno kolejnym gdzieś tam krokiem, jeśli chodzi o pozycjonowanie elementów i budowanie layoutów, będzie Flex. Oraz grid. Bardzo ważne dwie rzeczy. No i teraz jeszcze taka ważna informacja. Flex jest gdzieś tam ciągle również nazywany flexboxem. Tu i ówdzie wydaje mi się, że jest to zaszłość historyczna. Gdzieś tam kiedyś w kodzie pojawiała się taka wartość jak flexbox. W tym momencie jest to flex <noise> i nie ma między nimi żadnych różnic. Także jeśli gdzieś tam widzicie w internecie flexbox, flex, to jest to to samo i. Fajnie, My musicie czytać dużo o Flexie, bo jest ważny. Flex i grid mogą być ze sobą łączone. To nie jest tak, że jedno wyklucza drugie, absolutnie nie. I te bardziej skomplikowane layouty będą powstawały najprawdopodobniej właśnie dzięki łączeniu tych dwóch technik układania rzeczy na ekranie. Freecode Camp. Pozwala nauczyć się jednego i drugiego. Ja bym zachęcał Was jednak do skorzystania z troszkę innej opcji. Może nawet trochę przyjemniejszej, a na pewno przyjaźniejszej, czyli Flexbox Froggy. To jest taka gierka, która opiera się właśnie na kodzie i na serii zadań do wykonania. W bardzo przyjemny sposób pozwala zrozumieć, jak działa Flex. Trochę jest to właśnie taka praktyka ala la Codecademy. Ci sami ludzie zrobili również Grid Garden, czyli. <laughs> Zrobili Grid Garden, czyli siatkowy ogród. On również pozwala zrozumieć w podstawowym zakresie, jak działa budowanie layoutów w gridzie. Tam bardzo istotne jest zrozumienie tego, jak działają jednostki, które dzielą siatkę. Później pewnie możecie się zainteresować budowaniem siatek w siatce i tak dalej, ale szczerze mówiąc, to już jest trochę wyższa szkoła jazdy. Ale fascynujące narzędzie, zdecydowanie fascynujące narzędzie. Obie gry które przez zabawę uczą, są też dostępne po polsku, ale to jest oczywiście najmniejszy ich atut, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej o temat języka. Oczywiście nie jest tak, że musicie się nauczyć tych wszystkich składni, atrybutów, właściwości i tak dalej na pamięć. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, czego nie wiecie, a w zasadzie nie wiedzieli... <laughs> A w zasadzie wiedzieli, czego nie pamiętacie. Więc jeśli gdzieś tam Wam dzwoni w jakimś kościele, to potrafiąc nawigować do tego kościoła gdzieś tam swoją głową, już jest dobrze, już jest ważne to, że możecie usiąść do Google'a w tym momencie i wpisać mniej więcej to, czego chcecie. Użyć. Ja też nie dotykam kodu na tyle często, żeby pamiętać to wszystko tak na 100%, dlatego bardzo lubię ściągawki. Jeśli chodzi o Flexa, jednym z moich ulubionych źródeł jest ta oto ściągawka od CSS Tricks, bądź CSS Tricks, która doskonale wizualnie i w bardzo skrótowej, tekstowej formie wyjaśnia, jak działają poszczególne wartości Flexa. Jest to nieocenione źródło informacji i szybko pozwala przypomnieć sobie, czym się różni Space Around od Space Between. Generalnie najlepszym źródłem, w mojej opinii, jeśli chodzi o HTML i CSS, jest MDN, sieć Mozilli, wielkie repozytorium wiedzy, które po prostu jest gigantyczną kopalnią informacji na temat tego, jak działa internet. Jest tu opisane absolutnie wszystko, co musicie wiedzieć. Aby ogarniać kod. Czasami tej wiedzy jest nawet za dużo, aczkolwiek większość z tych rzeczy jest super interesująca. Do tego są często interaktywne przykłady, gdzie możecie sobie po prostu edytować pewne elementy i na żywo patrzeć, jak rzeczy zmieniają się na waszym ekranie. Także polecam, bomba totalna. No i ostatnia rada na dziś to po prostu bądźcie ciekawi, jeśli widzicie coś, fajnego, interesującego, intrygującego na jakiejkolwiek stronie internetowej, aplikacji internetowej generalnie w Waszej przeglądarce, od razu klikajcie na to prawym przyciskiem myszy i duście zbadaj. Albo inspect, jak macie po angielsku. Z wysuniętego panelu dowiecie się po prostu masy informacji na temat tego, jak coś zostało zrobione, i to jest wiedza naprawdę nieoceniona. Jasne, niektóre rzeczy są zakodowane w trochę bardziej skomplikowany sposób, ale tak naprawdę wszystko to, co dostajemy tutaj do naszego komputera, to jest już to, co zostało skompilowane do tej takiej podstawowej formy, jeśli chodzi o kod. W przypadku CSS-ów, na przykład jeśli ktoś tam korzysta z preprocesorów, czy to będzie SCSS, czy to będzie LES, czy to będzie SAS, tak naprawdę to wszystko jest tylko po to, żeby wygodniej się to pisało, żeby wygodniej można było tym kodem zarządzać, ostatecznie to wszystko jest i tak kompilowane do... Takiego najzwyklejszego CSS-a, który możecie sobie napisać w notatniku czy tam na kartce papieru. I też rzucam wam te wszystkie hasła z tego względu, że no chcę wam dać po prostu parę kotwic do tego, żebyście mogli sobie też poszukać co i jak w internecie. Jeśli coś z tych rzeczy Was zainteresuje, to są na pewno pojęcia, które będą się w Waszej karierze gdzieś tam pojawiać. Jeśli będziecie współpracować z zespołem deweloperskim, jest duża szansa, że będą korzystać z tych narzędzi. Nie musicie umieć korzystać z tych narzędzi. Ważne, żebyście wiedzieli o czym oni mówią, żebyście wiedzieli jak potencjalnie możecie pomóc im albo jak oni mogą pomóc wam, jak możecie połączyć swoje siły do tego żeby zrobić po prostu fajny projekt. Wracając jeszcze do tego tematu kodu, który trafia na nasz komputer, czy to będzie CSS, czy HTML, tak naprawdę to jest właśnie siła, siła i przekleństwo projektów Produktów, które są oparte na technologii sieciowej, cały ten kod, który przeglądarka interpretuje, no właśnie, trafia na nasze urządzenie, co oznacza, że możemy sobie do niego śmiało zajrzeć i możemy zrobić z nim co tylko chcemy. Także nie ma najmniejszego problemu, żeby zacząć się bawić w edycję treści, w edycji styli, żeby po prostu zacząć psuć. I ja do tego psucia będę Was bardzo mocno zachęcać, ponieważ o wiele łatwiej jest bawić się w edytowanie małych kawałeczków kodu aniżeli gdzieś tam pisać swoje własne i męczyć się, dlaczego to akurat nie działa, dlaczego coś się zniechalo. Macie do dyspozycji naprawdę gotowe rzeczy, w których możecie dłubać, psuć. Do czasu wciśnięcia F5 możecie po prostu zrobić, co tylko chcecie. Chcecie zacząć od nowa, odśwież. Dziękuję bardzo, startujemy jeszcze raz. Nic nie zepsujecie na stałe, tak naprawdę. To jest mega wygodne i takie eksplorowanie możliwości. Jest super rozwijające. Ja oczywiście mówiąc o tym kodzie, e, posługuję się bardzo dużymi uproszczeniami, bo to nie jest wszystko tak, że wszystko jest na naszym urządzeniu i tak dalej. Także, proszę, eksperci, nie bijcie mnie. Ani nikogo, ale chcę po prostu, żeby to było łatwo przyswajalne. Także zmieniajcie rozmiary elementów, zmieniajcie rozmiary fontów, zmieniajcie kolory, zmieniajcie cienie. Co jest bardzo ciekawe, na przykład te takie cienie, które widzicie na, na driblu, albo w ogóle cienie, z których jest, na których jest oparty cały material design jeden z najważniejszych języków designu cyfrowego w tym momencie, jeśli chodzi o produkty, aplikacje itd. Tak te cienie, na których opiera się elevation, czyli te, ta, ta wysokość elementów od siebie, w zasadzie odległość papierowych elementów w cudzysłowie od siebie, jest budowana nie na jednym cieniu, ale na kilku nałożonych na siebie cieniach. Wejdźcie sobie gdzieś, gdzie takie cienie są nagminnie używane. Zobaczcie, co się stanie, jeśli zaczniecie wyłączać składowe elementy takiego cienia. I jeśli, na przykład, cień składa się z trzech cieni. No to zobaczcie, co tak naprawdę każdy z nich dodaje, bo jeden prawdopodobnie będzie dodawać ten taki większy cień, bardziej rozłożysty, który jest bardziej miękki, jest bardziej rozmyty, ale też będzie e, cień, który jest bardzo bliski tak naprawdę tego elementu. I to jest bardzo ciekawe, a w zasadzie fascynujące, jak tak naprawdę budujemy takie rzeczy, które sprawiają wrażenie e, w zasadzie takich, które nie mogłyby istnieć osobno ale dzięki temu, że możemy w to wejść, no to możemy też poznać właśnie tajniki budowania takich rzeczy, a jeśli oglądacie ten materiał to jest duża szansa, że też o tym nie wiedzieliście. Tak poza tym to po prostu... Bawcie się devtoolsami. Jest za darmo, żal nie skorzystać. No i dobra. I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Do tematu sobie pewnie jeszcze kiedyś wrócimy. Tymczasem em, myślę, że dałem Wam wystarczająco dużo pracy domowej. Dzielcie się swoimi przemyśleniami na ten temat, czy gdzieś tam zdarza się Wam kodować w pracy, albo wykorzystywać wiedzę na temat kodów w pracy. E, czy Was ten temat w ogóle interesuje? Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę. Mam nadzieję, że w dół nie musicie. Chcę Wam dać. Wartość więc... Yy, więc co? No więc yy, robię to. Do zobaczenia następnym razem. Na razie.